przeładowanie broni. Mamy pod R jak reload, tak? Mapa to wiem, menu umiejętności to wiem. Dziennik trzeba będzie poczytać sobie kiedyś. Jakiś odcinek pewnie na to przeznaczę. E, to jest jakaś zmiana. Co to za zmiana jest pod E? Chwila, bo ja tego chyba nie wciskałem. Nie działa. Możliwe, że muszę mieć przypisany tutaj w hotbarze jakiś specyficzny przedmiot i wtedy będzie można coś zmieniać niby. Nie mam pojęcia. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Darkwood. To tak swoją drogą. Nowa kryjóweczka, godzina 8, czas zatrzymany. Robale tutaj blisko. Robimy coś z robalami? No można by, aczkolwiek no zawsze można hitynę przechowywać pod postacią robali, zawsze w razie czego tutaj zajrzeć. Na pewno chciałbym, no bo tak, to zrobiliśmy do tej linii powiedzmy, jeszcze tak tej, z tej prawej strony tutaj chciałbym sobie pójść. Poszliśmy na ukos, nie? Więc tu coś mogłem, znaczy na pewno tutaj nie sprawdzałem, to nawet nie jest kwestia, że coś ominąłem. Dlatego sobie pójdziemy tu, może otoczę tę kryjówkę, sprawdzimy tutaj ten boczek, dół, tam mniej więcej robiłem, ale to trzeba by jeszcze jakoś się dokładniej przyjrzeć. No i później się pomyśli, nie? Czyli tak powiedzmy w prawo tutaj, jak ja tu szedłem? Nie no, robal obadany, to tak powyżej drogi by trzeba było po prostu zacząć sprawdzać chyba. No dobra, jak to wygląda? Łopata, zbrojka, dwa wytrychy, drucik, sidła. Żadnego jelonka nie spotkałem tutaj do tej pory. No i z pluwem. Nie no, muszę się z tą spluwą jakoś tu oswoić. Gramy dzisiaj ze spluwą. R to jest reload, więc dam radę. Chyba. No dobra, wychodzimy i teraz tak. Teraz ważna sprawa, trzeba by to zaobserwować. Mamy zatrzymanie czasu, zamrożenie czasu i jak wychodzę z tego domku... bo wiecie, nie ma płotków, nie? Ale najwyraźniej jest jakaś granica taka niewidzialna, gdzie po przekroczeniu której ten czas pewnie ruszy. No dobra, chodźmy, ostrożnie. Musimy się tym zająć. Dobra, czas się ruszył. Czas ruszył, my też ruszamy. Aha. Już jakieś zwłoki, nasłuchujemy. Czy jakieś paszczury. A w ogóle ta latarnia przecież. Aha, już coś słyszę. Już coś słyszałem. A co to? Aha, to jest... A, drugie drzewo, jako taki punkt orientacyjny znalezione, tak? Dwa drzewka obok siebie. Ale to takie... No nic z tym nie zrobię. Obym tylko ja też się nie stał takim nieszczęśnikiem przywiązanym do drzewa. Aha, sidła, dobra, sidła ważniejsze. No i tak mówiłem, że mogę niby zbierać teraz to drewno, gwoździe, bo mamy dużo miejsca, kamienie, może sobie daruję. Jakieś tam kamienie też mamy, nie? W razie czego. No co, o, widzę jakieś grzybole tam. O nie, to pieseł. A, tak średnio mi to wyszło. Hej, już wystrzelałem cały magazynek, tak? Świetnie. Jakoś wam powiem, że z tą łopatą to ja się czuję trochę pewniej, nie wiem. Jakoś tak szybszy czas reakcji na pewno mogę mieć. A zanim on tam jakoś wyceluje z tego pistoletu, coś, no ale dobra, strzelamy z pistoletu. No i co, wciskam R. Aha, bo tu mam psa przypisanego. Działa to? No działa, no dobra. Umiem przeładowywać broń, to zawsze jakiś postęp. Tu jest ta nasza kryjóweczka. No dobra. A to trup, dobra, już myślałem, że jakiś taki, wiecie, ten trujący. A tutaj coś jest, to. O, i skrzynka, bardzo dobrze, wytrych. O, naprawdę. Wytrych zmarnować na taką słabą skrzynkę. Dobra, tu coś jest. Czy to jest zaznaczone na mapie? Jest zaznaczone. A, po prostu znak zapytania. No to świetna lokacja. No dobra, na pewno grzybki. No to trzeba zebrać. Takie szybko zbierajble grzybki. Widzę więcej, jeszcze więcej. Ostrożnie. Więcej grzybków nie widzę.
Dziwnie wyglądający grzyb. No dobra, no coś tutaj zgarnąłem. Jest dobrze, jeszcze się może przejdę kawałeczek. Dobra, jakbym znalazł ten narożnik, o, do którego dochodziliśmy kiedyś tam na górze. To będzie na pewno łatwiej mi tutaj określić, gdzie ja dokładnie jestem. Tak, tu zabiłem psa kiedyś, pamiętajcie, tu jest ten narożnik. No to bym sobie obszedł teraz tę kryjówkę jakoś tak naokoło. Aha, tutaj kiedyś coś brałem. Gwoździe zapewne, ale nie wziąłem pieńka. Oho. Dobra, tu były te grzyby. Tylko zaraz, bo trzeba mieć trochę... A w ogóle strzał z pistoletu chyba nie kosztuje mnie staminy, nie? O, o, tę skrzynkę sprawdzałem. Ta, to jest przeszukana. Tu jest drewno przeszukane. A, sidła. Chwila, tu jakieś grzyby na dole, ale to takie... To nie są takie z tych zaznaczonych na mapie. Dobra, coś tu jest. To jest... To są takie... Takie kojarzymy, nie? Kojarzymy takie obiekty. Dobra, wezmę sobie pułapkę. Dobra, zobaczmy, czy jest strzeżone. Bo jak nie jest strzeżone, to kiedyś na takim czymś podobnym, ta i też był wtedy kamyczek, była zasadzka, pamiętacie? No dobra, biorę kamyk. A, to jeszcze trup jest. A to chyba jak trupa przeglądałem, to coś się tutaj pojawiało, nie? To ja od razu na wszelki wypadek będę uciekał tam, powiedzmy, w prawo. Ja tu miejsca nie mam, no to świetnie. Dobra, metalowa rurka. O, coś tu się pojawiło. Dobra, moja spluwa. A, idź ten pistolet. Dobra, spokojnie. Ja muszę się nauczyć. Ile strzałów oddałem? Kilka. Martwy dzikus. Trudno. Dzisiaj przyjmę trochę hitów na klatę, ale ja muszę się nauczyć strzelać z pistoletu. Nie wiem, mi się wydaje, że on nawet jak nie ma jeszcze skupionego tego takiego wycelowania, to i tak ma szansę trafić. Po prostu pewnie... No tu jest ich jeszcze więcej. Tak, tak, tak. No i jakoś ich wystrzelała. Już się amunicja kończy. No ale fajnie się strzela, no. Wiecie co? Dobra, jesteśmy blisko kryjówki. Idę to wszystko odnieść. I zaraz będziemy kombinować dalej. Wezmę sobie jakiś magazynek. O, tu jest jeszcze kamyk, ale to nie ma miejsca. Dobra, tylko żeby zapamiętać, gdzie on był. O, tu są sidła, to chyba mogę wziąć, bo akurat złom to się może nieźle stakować. Tu jest takie drzewo, będziemy szli w górę. Tylko muszę od dołu wchodzić, tak? Bo tak sobie zabarykadowałem cały dom, że muszę wchodzić. O, ze studni skorzystać? Dobra, skorzystam sobie ze studni. Dobrze jest. Dobra, na pewno chcemy przetworzyć jakieś mięska, tak? Tutaj mięsko, grzyby. I teraz tak, jeżeli chcę zostawiać przedmioty, a chcę, to muszę iść tutaj do stołu warsztatowego. Dobra, tam na pałę, nie? Wszystko na razie. O, tu jest złom, pieniek, jakieś to. Amunicję sobie wezmę. Tak? Dobra, wracamy od razu, wracamy. Trzeba strzelać ze spluwy, tylko że ona już amunicji praktycznie nie ma. A mogę teraz przeładować, bo tak... Bo przeładowywać... O, mogę, dobra. Przeładowywać w trakcie jakiejś tam walki, kiedy to jeszcze mogę oddać tylko z jeden strzał. O, tu są jeszcze sidła. To tak trochę słabo by było. Aha, bo ja tutaj za bardzo poszedłem w lewo na starcie, za szybko. Nie mam zbrojki. Ale po co komu zbrojka tutaj? Dobra, gdzie to było? Gdzieś tutaj w górę omijałem, nie? O, właśnie, kamyczek. No świetnie, jakieś grzyby wlazłem. Nie szkodzi. Dobra, i teraz tutaj jeszcze... Oj, tutaj mieliśmy te zwłoki. Trzeba jak najwięcej dzisiaj zrobić. Tutaj, ale jeszcze jedne były w tym miejscu, nie? Bo ja jakoś dwóch załatwiłem. Myślicie, że jeden spadł na drugiego i nie przeszukam tego drugiego? A może on poszedł gdzieś, ale chyba nie. Tutaj jeszcze coś miałem. Nie, nie miałem. Aha.
A wiem, tutaj chyba jeszcze, tak? Nie, coś mi się zdawało, że jeszcze... Że jeszcze ominąłem. Okej. Chciałbym to otoczyć tak troszeczkę, skoro już znalazłem obiekt na mapie. To fajnie by było go obejść, bo to zawsze taki punkt orientacyjny. Będę wiedział, że naokoło niego już na pewno przechodziłem. I teraz tak, można by sprawdzić... O, tutaj coś się odkrywa, wygląda na drogę. Tę lewą stronę jakoś tego domku, bo tego jeszcze nie robiłem. To już mielibyśmy naokoło zrobione tutaj fajnie. Ten obszar jakby tak sprawdzić do narożnika, nie? Może pójdę na ukos od razu. Tylko żeby w grzyby nie wchodzić, to będzie super. Zobaczymy, może gdzieś tutaj coś się jeszcze pomiędzy tymi drzewami ukryło w ciemnościach. No, tutaj pewnie byłem, ale... No, ale chciałbym to posprawdzać. Dobra, tu jest krawędź. No to teraz powiedzmy odstrzelę sobie w górę. I dojdziemy do... A, tu jest pułapka. Dojdziemy do tego narożnika mapkowego. I tak, żebyśmy właśnie tutaj mieli to całe jakby zrobione, nie? Coś takiego. Słyszałem psa. Ale gdzie? Jest narożnik, tak jakby. Ej, no słyszałem psa, ale nie widzę psa, no sorry. Dobra, była droga widoczna, więc mamy jakby to. Tutaj już iść, ale to tak... może tak, dojdę do tego, pójdę tutaj na środek w górę, na środku w górę. No, gdzieś tam jakiś pies chodził, ale weź go znajdź teraz. Dobra, są te kamienie. Od kamieni w górę. Tak jakby na środku może. I to będzie... się zdawało, że coś znowu słyszałem. Mamy wytrych. Benzyna. Ubogie te skrzynie tutaj. Ptasiory to oznacza trupa. Takiego clickable, przeszukiwable, tentowy jest taki otwierable, to nie chcemy. Mogę zrobić kolejny wytrych. Coś słyszałem. O, dzień dobry. Gościu, ja już umiem strzelać, to teraz to nie macie tak łatwo. Szmaty sobie zbiorę. Szmaty ze szmaty sobie zbiorę. Robimy wytrycheł. Dobra, tu są jakieś grzyby. Czy to jest? Nie, to nie jest zaznaczone na mapie. No, żadnego paszczura dzisiaj? Nic, tak? Dobra, jest drewno. Czy to jest jakiś tartak zaznaczony? Tak, to jest tartak. Tak, tartak. No i zaraz się zapcham, skoro to tartak, tak? Już znamy te motywy. No, takie motywy tartaczne. Ale skoro tutaj troszkę za... A nie, no dobrze, idę. Może tak trochę bardziej w prawo, żeby się trzymać środka nad tymi kamieniami. Jaki on jest szybki. Dobra. Innym razem go znajdę. O, coś znalazłem. Co to jest? Czy to będzie zaznaczone na mapie? Pewnie tak. Ej, to wygląda na piłę. Jakby taki spalony, spopielony dom a la kryjówka. A to co to? Nie clickable. Nie będę sprawdził, czy w te grzyby mogę... W te na pewno mogę wejść. Pies? Przeładowanie. No szybko schodzi ta amunicja, to dobrze. Sobie szybko zrobię miejsce. Jest zaznaczone. I co to jest?
ale nie jest takie podświetlej. Jest grzybek do przeszukania. Ale dobra, chciałbym, jest 15. Jestem zapchany już. Fajnie by było tak idealnie do góry wrócić jakoś tutaj tą krawędzią i mielibyśmy to też porobione. Później można by się zajmować jakby lewą stroną od linii tych kamieni, jak szedłem, nie? I byśmy wtedy to mieli całe jakby tak fajnie porobione już też. A, póki co idealnie w górę. Jak to wygląda? Mamy jeszcze jakieś miejsce? No trochę jest. Powiedzmy, o, tutaj kiedyś był piecyk. No taka pozostałość... Pozostałość jakiejś kryjówki, nie? No tak sobie dzisiaj strzelam. Nie, dobra, chodźmy, póki jestem blisko kryjówki, może jeszcze zdążę się tutaj gdzieś dzisiaj przejść. Bo to jest, tak jest, bo to jest, tak jest. O, jeszcze nawet sidła sobie wezmę. Dobra. O, drewno. O, dobrze, że się wracam, to jeszcze sobie widzę, tutaj uzupełniam. Skrzynia. No naprawdę pusta. Co? Taki trolling skrzynkowy. Dobra, idziemy tędy. No co to jest? Strasznie lipne skrzynki dzisiaj. W ogóle zauważam słowo strasznie ostatnio bardzo nadużywane. Również przeze mnie. Dobra. Piecyk. Tutaj. Pracujemy nad kolejnym levelem. I... No to trzeba będzie do piły wszystko przełożyć, nie? Kiedyś. Dobra. Idziemy. Coś trzeba jeszcze posprawdzać. Jest 16:40. Może tak bardziej tą stroną tutaj gdzieś przy krawędzi się przejdę, co? Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Już zmęczony, tylko żeby całkowicie nie był zmęczony, to będzie dobrze. Dojść do tego drzewa, no ogólnie na ukos cały czas, tylko że ja na tej mojej klawiaturze nie mogę przyspieszać prawo góra. Nie mogę trzymać akurat tych trzech przycisków naraz, nie? To jest taka stara klawiatura, już wam mówiłem o niej. W sumie pod takie gierki mógłbym podpiąć sobie inną klawiaturę. Bym czasu zaoszczędził, no ale dobra. Jestem tutaj. Taki dodatkowy, wyższy stopień trudności sobie sam tutaj tworzę. Czy to by... O, dobra, to trzeba brać. Jest skrzynka, ale to... No ta. Nie mam wytrychu. Coraz więcej skrzynek. I co, ja tę skrzynkę zapamiętam gdzieś na ukos od tego pieńka niby, tak? Jeszcze mamy skrzynki tam na dole. No do badania. Tam było trochę tego, nie? O, to oznacza trupa. Jest. No, tych sideł się sporo trafia. Od razu zrobionych, to mi się podoba. Dobra, trochę tak z dala od tej krawędzi, żebym więcej widział. Słyszałem psa znowu. Ciało. Czyżby to był... Ta, to jest kolejny punkt orientacyjny. No, słyszałem wilka, ale... O, kolejna skrzynka. No to się przecież nie da. Jojku, sidła bym wpadł w nie. Mógłbym w sumie pieseła w nie wciągnąć, ale to... Lepiej sobie postrzelać, nie? Gdzie ja jestem? Tu jest jakieś takie wgłębienie. Dobra, kojarzę. I co, 18 mamy tam? Trzeba by się wracać, ale tak może wrócę się kolejną warstwą. Tylko żebym zdążył. Droga, znaleziono drogę. No to raczej nie jest droga do domu, co?
Raczej nie. No, tutaj nic nie ma. Jest jakiś taki punkcik, droga. I niby tu jestem na niej. Dobra, wracamy się. O, coś tu jest, skrzyneczka. No nie otworzę tego. 18:30, trzeba wracać. No. O, coś jest. Działko przeciwpancerne, da fuk? Kamień ruchomy. Dobra, coś tam może być. Pamiętajmy o tym. Idę, bo już jest bardzo późno. Działko przeciwpancerne trzeba jeszcze będzie obadać. Uważajmy, bo gdzieś tutaj walczał wilk. Warczał wilk. Ale to chyba... No, bardzo mało czasu, ale to nic. Rzutem na taśmę. Procek, no, tylko żeby nie spadła stamina do końca. Latarnia działa, ale tu mimo wszystko tak ciemno się zrobiło. Ominąłem jakąś skrzynkę. Dobra, mamy chałupę naszą. Czy ta przełączy się już na łopatę? Bo w nocy nie będę strzelał, tak? Dobra, mam full zdrowia. Agregat włączony. Kurde, ja tutaj muszę jeszcze się zabarykadować. A tu czasu nie ma. A, drzwi jeszcze. Okej. Ta 134, jeszcze zbrojkę trzeba zrobić. No, taki rzut na taśmę dzisiaj. Znowu. Ja tak lubię ostatnio. Okej. Zbroja, to potrzebujemy hitynki. Jest hitynka. Te flary mówicie, tak? Dobra, są jakieś flary. Proszę bardzo. Żebyście nie mówili, że was nie słucham. 19:55. Coś jeszcze? Jakieś gwoździe mogę mieć przy sobie. Dobra, mam. Nie, desek w sumie nie mam. Dobra, jakby trzeba było coś tutaj zabić dechami. Żebym widział, czy coś tu się dzieje. Tam drzwi zamknąłem, nie? No dobra, czekamy, no. Łopata naprawiona, zbrojka, lampa. Co to? A to nie u nas, nie? Może jedna z barykad daje radę, opóźnia zagrożenie. No, to by było dobre. Po to te barykady robiłem, po to mamy tyle desek, żeby je naprawiać i w ogóle. A, gdzieś tam się dobijają. Jest bandażyk. Jakby co, tutaj nasze skille. Z tego w ogóle nie korzystam. Ten krzyk trzeba będzie kiedyś wypróbować fajnie. Ćma, raz dziennie mogę się uleczyć. Dobra. Albo raz w nocy. Raz na dobę powinno być, tak? Żeby nie było wątpliwości. No, coś tam zniszczyli gdzieś, no ale no dobra. Na obrzeżach to mogą sobie niszczyć. Teraz tutaj. To widać już. No, a czyli jednak te barykady w różnych losowych miejscach, w sumie w losowych, tak, analizowałem, co by tutaj pozabijać, w efekcie pozabijałem chyba wszystkie możliwe otwory w domu, nie? No, cały ja. Ale długo zajmuje. Albo jakiś dzikus z kamieniami, albo pieseł.
Ale tutaj to ma jeszcze daleko do nas. Jeżeli by przechodził od tego korytarza lewą stroną. Kurde, tu idzie jakiś i wszystko niszczy. Co to w ogóle ma być? O, jeszcze tutaj postanowił. O! Coś tu próbuje otwierać drzwi, ale trafiło chyba na ten mebel. Kurde. No wszystko tu niszczą. Ale na razie z dala ode mnie. O, nie. Przesuwa mebel. Tam chyba coś. Nie. Dobra, wydawało mi się. No to może nie jest zły pomysł. Te drzwi się jakby tak opierają tutaj o szafkę, nie? Ale tu trzeba by jeszcze jakoś sprytniej to porobić. Mam pewien pomysł, ale... ciekawe. Chodzi tam coś. Ale będzie trzeba nieźle ponaprawiać tutaj tego wszystkiego. No ale dobra. Mamy dużo paliwa. Te piłę tam trzeba będzie zasilić benzyną, przetworzyć te pieńki, które zdobyliśmy, zrobić dużo desek, gwoździe znowu się teraz udało pozyskać, zresztą i tak mamy dużo, ale to by się kończyły, nie? Jakby mi tutaj zawsze demolkę robili. I będziemy takie prowokacyjne barykady robić i niech sobie w nocy to tam biją, nie? Znaczy to psują. Lepiej, że psują barykadę niż mnie. I nie udało im się w efekcie póki co dotrzeć od tamtej strony naokoło. Za dużo przeszkód. O! Tam coś było przesuwane. Ktoś tam przechodził. Widzieliście? Coś drgnęło. No. No, ale fajnie. Postrzelałem sobie z pistoletu. Jest okej. Okay. No, coś tam zniszczyli znowu. No dobra. Trzeba teraz ocenić zniszczenia, no nie? Zrobić obchód. Dobra, trzeba się będzie na pewno tymi pieńkami zająć, coś z tymi deskami porobić. Benzyny dolejemy. W ogóle tak, możemy ją sobie tutaj zestakować troszkę. Sidła na razie zostawię w spokoju. Złom. A tu jeszcze mamy benzynę. Chwilka. Gdzie ja ją widziałem? Upuściłem ją? Nie. A nie, tutaj jest, dobra. Tutaj się stakuje. To wykorzystamy. Daję jeszcze więcej pieńków. Będziemy zbierać deski. Dobra. Na początek niech będzie coś takiego, tylko wiecie co, będę przechodził koło handlarza, to od razu mu wcisnę jakiś badyl i zaraz będziemy kombinować dalej. O, tymi deskami się trzeba zająć. No ale ta szafa tutaj nawet działa, nie? Fajnie, właśnie te drzwi się opierają. Gorzej, jeżeli od góry by ktoś wszedł, ale to też jakoś tak wejdzie, by musiał to niszczyć, drugie zniszczyć. Jakby to jeszcze bardziej pozapychać tutaj. I coś z tą górą tam porobić, bo tak się okazuje, że ta góra stanowi większe zagrożenie. Dobra, kombinujemy teraz. Handlarz, ja bym chciał tobie... W ogóle mogę ci coś nowego pokazać? Ciągle nie. Chciałbym ci kijek dać. Kijek to jest bardzo dobra oferta dla ciebie. Dobra, na razie nic od niego nie bierzemy. Potwierdź. Idziemy z tymi dechami, znaczy z tymi pieńkami coś ogólnie pokombinować. Tu mi zniszczyli. Trzeba będzie naprawić. Dobra, wyłączę agregat. Czyli co? No, tutaj wychodziłem, czas nie ruszył. No to jakaś granica, zakładamy, jest. Mam nadzieję, że naokoło domu. Tak blisko się będę trzymał na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo. No, ale... Powinno być chyba dobrze, nie? Piła. Dobra, mam dostęp do... A tutaj byłem przy tym? Ups, trochę się oddalam.
Taki trolling by był twórców, że o, akurat tu jest ta granica, nie? Trzeba otoczyć ten pieniek. No tu jeszcze, no dobra. Jakby co tu jest kamyk, pamiętajcie, gdyby kiedyś brakowało kamienia. Mhm. A tu w ogóle nie ma paliwa w tym. No dobra, to napełniamy. Do pełna najlepiej. Mhm, dobra. Następny kanister. Zmieści się zawartość kanistra? Chyba się zmieści. Ale niewiele zostanie do napełnienia już. Okej. No dobra, jakieś tutaj pieńki. O, jeszcze więcej. Dolejemy jeszcze więcej benzyny. A widzę, tam zniszczyli barykadę przy oknie, zgadza się. Tam właśnie w tym miejscu psuli. Tak było. Okej. Tutaj. No dobra, dosyczki. Znaczy tak, jakieś dechy wezmę, bo będziemy tutaj zabijać zaraz to wszystko, nie? Nawet od razu można by coś tutaj w pobliżu. No nie, od drugiej strony może. Dobra. Tu jest zabite dechami, wszystko się zgadza. Jakby co, możemy znowu korzystać ze studni. No dobra, szafę. Zbuduj. 10 gwoździ? Dużo, nie? No ale dobra, no. Szafa powstrzymała ich tutaj, więc jest okej. Jestem skłonny naprawiać. Dobra, weźmiemy na pewno więcej pieńków do przetworzenia. Wezmę sobie więcej gwoździ tak pod rękę tutaj. Nawet z jeszcze jeden stak. O tak. To dla handlarza. Nóż dla handlarza. Kamyczek jeszcze dla handlarza jeden. Chitynkę na razie zostawię tutaj. Butelki. Okazują się, że do robienia latarni się przydają. Tak, jeszcze paliwo to zaraz się weźmie. Tu jest więcej złomu, to się stakuje bardzo ładnie. Antidotum, no jakieś tam mamy, nie? Te antidota. One się stakują? Ha, stakują się, dobra, to będzie można. Będzie można je stakować. Aha, tutaj to też do stakowania. Zapałki, tu się stakują. Flary na razie odłożę. Mhm, na razie coś takiego. Idziemy naprawiać szkody i przy okazji do handlarza. Teraz już od niego kupię coś, nie? Bo mam miejsce. Handluj. Chciałbym ci dać to. Potwierdzimy. I tak, bierzemy grzyba, bierzemy jajco. To na wytrychy trzeba, bo to masakra jest z tymi wytrychami. Złom. Złom zawsze mogę kupić. Mamy miejsce na złom. Co ja jeszcze zawsze? Te amunicję brałem, tak? Pocisk średniego kalibru, amunicja śrutowa jakaś. No i co? To jakby tyle, nie? Okej. Czyli tak? Tego nie bierzemy. Tam mamy jeszcze te magazynki, właśnie muszę je wyjąć. Muszę to wystrzelać wszystko. Łopata jest i tak fajna, wiecie tam. Z tego pistoletu to tak sobie strzelam dla jaj w sumie. Też może to się w przyszłości bardziej przydać, ale mam nadzieję, że w przyszłości to już będę miał lepszą broń niż ten pistolet. No jakoś tak. Naprawiamy szkody. Może zacznijmy od... Trzeba będzie i tak jakoś... A nie, to może wejdę przez to okno, wtedy nie wyjdę. Aha, tędy wejdę. Dobra, już mam plan. Tutaj coś zniszczyli. Okno. A, mimo że mieli wejście tu, to jednak im to czas zajęło, czyli opłaca się. No dobra, no to w takim razie
Skoro się opłaca ich tutaj jakoś zajmować takimi różnymi rzeczami, no to proszę bardzo. Tutaj mogę nawet naprawić. W ogóle tutaj były drzwi, czy ja ich w ogóle nie robiłem? Bo jeżeli były, to też dziwna sprawa, że postanowili zniszczyć drzwi, zamiast je po prostu otworzyć. Może zależy, jaki typ istoty. Może nie każdy typ istoty, nie każda istota umie otwierać drzwi. A nie, bo mieliśmy zabarykadowane po prostu tu. Ale dobra, to najpierw się niszczy barykada, a później są drzwi chyba, nie? Więc i tak te drzwi musiał zniszczyć. Może paszczury nie umieją otwierać drzwi, bo to takie istoty jakieś takie wyglądają na takie bezwolne, nie? Tu na razie zostawię, bo będę tędy wracał. Z tym nic nie zrobię. Okno. Tutaj trzeba zabarykadować. Tu są drzwi, też można by zabarykadować. Tutaj nic nie popsuli, tutaj nic nie popsuli. Tutaj nic nie popsuli. No dobra, no to co tam, barykadujemy. Ej, ej, ej. Brakuje czegoś, tak? Pewnie gwoździ. Idę. Aha, tu mogłem, bo jeszcze tędy mamy przecież powrót. Aha, to nie, to tutaj chciałem zabijać właśnie. Nieważne. Tu jeszcze trzeba będzie naprawić. Moment, czyli tak. Jeszcze pieńki, a nie, mamy gwoździe. Desek zabrakło po prostu. Może póki pamiętam, weźmy w piecu tutaj sobie to i to zróbmy. Pracujemy nad poziomem. Może wezmę jeszcze jakiś kanister z benzyną i wleję tam do tej piły. Mamy tutaj? Tutaj już chyba nie mam, nie? Ale uwaga! Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cyk. Dobra, deski to tam będziemy mieli. Tu jeszcze mamy dużo desek, gwoździe, 50, 100 gwoździ. Tu jeszcze jest 150 gwoździ. Dobra, chitynki jakieś, pigułki. Skrzypce. Jesteśmy już blisko, nie? Może w następnym odcinku? Kościół? No bo tam pisaliście, że właśnie w kościele on mówił, że będzie. Ja pamiętałem, że północno-zachodnia część, ale właśnie też mi tak się kojarzyło, że mówił coś o kościele. Weźmy może te skrzypce już w takim razie, tak pod rękę tutaj. Żeby to było. Dobra. Jakby co, zbroja jest zrobiona na maksa. Tutaj, obok zegarka, żebym się tego nie pozbył przez przypadek. W ogóle wytrych, póki pamiętam. Zróbmy sobie. Też jakoś tak tu pod ręką, żeby był. Póki pamiętam, latarnię zróbmy. Tak, tutaj blisko. Byle nie od razu w slot ją pakować. Bo by się już tam wyczerpywała. Chociaż czas zamrożony, ale coś tam kiedyś było z jakimś źródłem światła, z pochodnią, tak? Że mi się wyczerpywała, mimo że czas był zamrożony. Coś tam było takiego. Na pewno tu możemy zestakować, tu możemy zestakować, tu możemy zestakować. Pieńki zaraz przetworzymy. Chciałbym jeszcze wziąć sobie te magazynki. Mieliśmy tutaj gdzieś do pistoletu? Były jeszcze dwa, widzę. Trzeba to zużyć. O, tu jeszcze mieliśmy dwa, ale dobra, to niech sobie czeka. Takie porządki. Dobra, musimy iść tam do piły jeszcze. A w ogóle jak tam agregacik, jeżeli chodzi... nie, to jest kuchenka. Agregacik, jeżeli chodzi o paliwo. Trzeba tego też pilnować. O, dużo. Dobra, idziemy do piły. Ale w tej nocy się dobijali, szukali mnie po całym domu, musieli wszystko niszczyć. No. Ja tam cichutko siedziałem, jak mysz pod miotłą. Okej, pozbyliśmy się kolejnego baku.
są dechy. Dobra, wezmę sobie z dwa staki desek. I idziemy tam jeszcze naprawić, nie? Od razu. Porządki muszą być. No to mi się nie podoba, no ale to... Tutaj jest tak niebezpiecznie. Może więcej pułapek dołożyć? Ale tu mi się podoba ten układ. Właśnie jak oni te drzwi otwierają i nagle... jakaś tam szafka jest, nie? To jest całkiem niezłe. A tutaj tak łatwo się nie dostaną. Musieliby te barykady albo od tej strony, albo od tej poprzełamywać, żeby do tej szafki dojść. No, tu nawet... Nawet nieźle to wygląda. Dobra. Ale tu jest problem. Z tym coś trzeba będzie porobić. Muszę to przemyśleć. Może na początku kolejnego odcinka coś tutaj zrobię. Popatrzę na to, coś pokombinuję. Muszę te meble jeszcze ogarnąć wzrokiem. Jakieś krzesło mamy, z którego nie korzystam. Ale pewnie pułapki tam by załatwiły sprawę, nie? Więcej pułapek. Gorzej jak mi coś tam poniszczą. I żeby się dostać na przykład do tego miejsca, to coś bym musiał rozwalać. No, to będziemy o tym myśleć, jak się coś takiego stanie. Dobra. Tu na pewno trzeba naprawić. Drzwiczki muszą być. Nie zabijamy dechami, bo muszę jakoś tu przechodzić, ale same drzwiczki muszą być. Tutaj nic się nie działo strasznego. Pułapki są na swoim miejscu. Dechy zostawimy. A tu jeszcze miałem stak. Tak, żebym widział, co się tu dzieje. Dużo pułapek. No pułapki to ja muszę mieć ze sobą. Przynajmniej jedną sztukę. Nie mylić z Kazimierą. Amunicja. Niech będzie tu. Butelki wykorzystuję. Te puste. Szmaty też wykorzystuję. No szmaty się o dziwo tu kończą. Kto by pomyślał. No ale spoko. Ej, no szmaty. A są tu jeszcze? Tu. Dobra, jakieś szmaty. Wezmę sobie z dwa staki. No bo ja te lampy tak tworzę masowo i to faktycznie nawet... Nawet tu coś schodzi z tego. Tu będziemy gromadzić sobie szmatki. Tutaj puste butelki, butelki z alkoholem. Antidotum niech będzie, zapałeczki, części broni palnej. Gwoździe. Tak tutaj przy drewnie, bo to się tak kojarzy. Z bandażyka wciąż nie skorzystałem. Mamy pistolet, amunicję, lampę, wytrych, zbrojka, łopata jest, sidła, pistolet, zegarek, skrzypce, wszystko w porządku. Chyba nic nie muszę tworzyć, tu już nie mogę, to już ustaliliśmy. Coś jeszcze powinienem zrobić? Agregat wyłączyłem, naprawiłem tu wszystko, co miałem naprawić. No chyba tyle, no. Z handlarzem pohandlowałem. Coś mu jeszcze oddać? Nie, no mam teraz miejsce chyba. Chyba nie ma nic takiego, co bym za wszelką cenę chciał mu oddawać. Zapałki też... Nie, zapałek nie... Ja do czegoś w ogóle zapałki wykorzystuję? Może zacznę wykorzystywać. Jakby co tu jeszcze mamy? 39 sztuk. Gwoździe 50, 150. Złomu dużo. Części broni palnej, baterie. Z latarni nie korzystam. Tu mamy to antidotum. Stakuje się po 10, to nawet tutaj mogę je sobie dostakować i się jeszcze dużo zmieści. Będę widział, na czym stoimy. Piguł też sporo. Tu jeszcze są hitynka. Nawet jeszcze mamy takie magazynki dziwaczne średniego kalibru całe. Tu jeden, drugi. Tu jeszcze to. Może też to wezmę tak bardziej pod rękę, żebym mógł sobie tylko na szybko wyjąć w razie czego. No i tyle. Tych wytrychów mało. A mamy jeszcze tam 3
trzy skrzynki na dole, jedna tam po prawej gdzieś, chyba jedna na górze była, tak? Chociaż ja tego w życiu nie pootwieram wszystkiego. Zresztą jak patrzę na zawartość tych skrzynek w tej tkniei, to nie wiem, czy ja w ogóle chcę je otwierać. Taka bieda. Taka bieda, że masakra. Dobra, nic mu nie muszę sprzedawać. Kupić chyba też nic nie chcę. Szmatki? Nie. Jakbym zauważył, że faktycznie się problemy ze szmatkami robią, to po prostu będę od niego kupować, ale wątpię, żeby tak było. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, na razie.